Całą Polską wstrząsnęła tragiczna śmierć dziewięciomiesięcznej blanki Zolecka w województwie warmińsko-mazurskim, która była ofiarą brutalnej przemocy domowej. Czy zabrakło właściwej reakcji? Apelujemy do mieszkańców, by reagować na wszelkie nieprawidłowości, lepiej reagować trzy razy więcej niż to konieczne niż ten jeden raz nie zareagować wcale, mówi dyrektor Woblyskiego MOPSu Magdalena Stefańska. Blanka, miesiąc po urodzeniu została odebrana rodzicom przez sąd, jednak dziecko w kwietniu wróciło do nich z rodziny zastępczej. Powodem odebrania dziewczynki było nadużywanie przez matkę narkotyków. Po powrocie Blanki rodzina otrzymała nadzór kuratora. Dramat dziecka trwa dwa miesiące. Sekcja zwłok wykazała, że była ofiarą brutalnej przemocy domowej. Rodzice dziewczynki usłyszeli już zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i wykorzystywania seksualnego. Jak wynika z doniesień medialnych, kurator odwiedził rodzinę jeszcze dwa tygodnie przed śmiercią dziecka. Czy doszło do zaniedbania, i czy właściwie oceniono możliwości? Powrotu dziecka do rodzinnego domu oceniają teraz odpowiednie służby. Zapytaliśmy dyrektor wołbrzyskiego Mopsu, Magdalenę Stefańską, jak działają pracownicy, czy zapowiadają kontrole, które mają przeprowadzić w danej rodzinie. Oczywiście, że nie. Do rodzin, który, z którymi współpracują, współpracujemy my jako Ośrodek Pomocy Społecznej, chodzą pracownicy socjalni, chodzą asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. I na wywiad, który klient składa wniosek o pomoc i na wywiad rodzina oczywiście jest umawiana i wie, kiedy przyjdzie pracownik socjalny. Natomiast na takie niezapowiedziane wizyty, na różne kontrole pracownicy socjalni nie umawiają się i nie uprzedzają danej rodziny o swojej wizycie u niej. Czy rodzina może nie wpuścić kuratora do domu? Oczywiście, że może. Może tylko i wyłącznie na wniosek prokuratury, jeżeli zostanie wydane do policji takie postanowienie, to tylko policja może wejść z pracownikiem, ewentualnie ten pracownik zostanie wpuszczony. Bądź też nie. Oczywiście, że może, może nam odmówić rodzina, nie wpuszczenia. Często też odmawiają w ogóle współpracy. Wówczas, w, wówczas też piszemy na przykład o zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny, chociaż wiemy, że to różnie się kończy, ponieważ ta współpraca powinna być dobrowolna, wtedy ona przynosi jakiś sens i korzyść. Jak często dzieci odbijane są rodzicom? Bardzo różnie. Kiedy zbliża się okres wakacyjny, jest tych sytuacji zdecydowanie część, więcej. Czasem jest tak, że jest to kilka razy w miesiącu, tak, tak możemy powiedzieć, że zdarzają się takie, takie sytuacje. Oczywiście nie wszystkie dzieci trafiają do placówek, bo tak jak mówię, są rodziny, które mogą się zaopiekować tymi dziećmi. Natomiast rzeczywiście kilka razy w miesiącu zdarza się nam taka sytuacja. Jesteś świadkiem niepokojącej sytuacji i przypuszczasz, że dziecku może stać się krzywda? Reaguj. Wszelkie sygnały można zgłaszać bezpośrednio w placówce MOPS, ale też policji czy Straży Miejskiej. Jak tłumaczy dyrektor Wabryckiego MOPS-u, czasem lepiej zareagować przesadnie, niż przemilczeć incydent, w wyniku którego może dojść do tragedii.